Dzień dobry. Dzień dobry, witamy my w sprawie ponownie. Naleśników. W zasadzie w sprawie ich jedzenia, bardziej niż nawet rozmawiania o nich, ale pogadajmy. Okej, okay, co chcecie wiedzieć? Mamy już gotowe naleśniczki biszkoptowe. Bardzo malusieńkie. Tak, one są bardzo delikatne i właśnie malutkie z owocami leśnymi i syropem klonowym. Wykorzystaliście owoce mrożone, prawda? Z tak. Co widzieliśmy. Jest rozmrożone i dodane do tego syrop, tak? Cukier, puder. Tak? Tak, i na koniec polaliśmy jeszcze syropem. Tu już się robią naleśniczki śmietankowe, które teraz Bartek przykłada konfiturą. Polejemy gorącą czekoladą i pospiemy migdałami, a do piekarnika zaraz lądują... Ale jakże do piekarnika? Po co? Że się zapiecze taki tort. Tak, to się troszeczkę podpiecze. To jest przełożone prażonymi jabłkami. To, co na górze białe, to jest taka pianka bezowa. I to w ogóle jest przepis 1871 roku, który znaleźliśmy w książce Lucyny Ćwierczakiej, że to była taka ówczesna Magda Gessler, więc... To są wyjątkowe naleśniki. Nie było drugiej takiej jak na Magda Gessler. Wypluj te słowa. I nie będzie. Mam jeszcze dwa pytania, które wam rzucę teraz, żebyście nad nimi pomyśleli. Może państwo mają jakieś swoje sposoby. Pierwsze pytanie dotyczące naleśników jest takie. Jak po usmażeniu odkładać je na talerzyk, tak żeby te na spodzie nie zrobiły się miękką, ciepłą, rozgotowaną kluchą? Kluską. Bo one pod wpływem temperatury tych, które kładziemy na górze, te ze spodu stają się takie bla bla bla. Więc to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, jak przechowywać naleśniki, żeby dały się zjeść na przykład jeszcze następnego dnia. I nie wyschły. I nie wyschły. To są moje dylematy naleśnikowe. A ja jeszcze mam jeden dylemat, co dodawać do ciasta. Czyli wzbogacamy czasami naleśniki. A to wodą gazowaną, żeby były lżejsze, a to piwem. Wiesz, czego ja dodaję? Tak? Ja dodaję odrobinę syropu waniliowego. To znaczy, jak to się nazywa, jest. To waniliowe coś? Ekstraktu waniliowego, właśnie, po pierwsze. A po drugie, czasami właśnie dodaję serka wanilinowego, który nie waniliowego, bo nie ma takiego, wanilinowego, który sprawia, że te naleśniki są bardziej puszyste. Chociaż dłużej się wtedy smażą. Marcin jest specjalistą, jak widać, od naleśników. To jedyna rzecz, co my tutaj robimy dzisiaj. Do was powrócimy z prośbą odpowiedzi na te pytania. Okay. A teraz biegniemy, a właściwie lecimy do Bartka Jędrzejaka.